Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku symulatora amerykańskiej ciężarówki mam dla Was potworka rosyjskiego Frankensteina, jakim jest Ural 6464. Rosyjska próba stworzenia ciężarówki w układzie klasycznym, metodą znaną chociażby z prywatnej firmy, która tworzy skanie w układzie klasycznym. Metoda ta brzmi następująco. Bierzemy ciężarówkę w układzie Cab Over Engine, zdejmujemy kabinę, przesuwamy ją do tyłu oraz dobudowujemy klasyczny, charakterystyczny dla klasycznych ciężarówek nos. Widać to generalnie rzecz biorąc bardzo ładnie na przykładzie tegoż Urala, ze względu na fakt, w jaki została połączona właśnie stara kabina z nowym nosem. Generalnie rzecz biorąc, jeśli ręką zasłonimy sobie nos, no to zobaczymy tutaj profil idealny ciężarówki w układzie wagonowym. To tyle, jeśli chodzi o wygląd tej ciężarówki. On, design nosa nie należy do zbyt zabójczych. Jest on generalnie rzecz biorąc pocieszny, nadaje tej ciężarówce taki pocieszny, potworkowaty wygląd, tak jak już powiedziałem. W związku z tym ciężarówka nie będzie należała do moich ulubionych pod tym względem. Nie będzie również należała do moich ulubionych ze względu na fakt braku jakiegokolwiek tuningu. Jedyne co możemy sobie dodać to panele boczne, których domyślnie nie ma. I to tyle. Przejdźmy sobie do wnętrza, które już jest nieco ciekawsze od części zewnętrznej. Widok z przedniej szyby zapewnia nam bardzo fajny wgląd na profil maski, co sprawia, że tą ciężarówką bardzo przyjemnie się jeździ. Przyjemnie się nią jeździ również ze względu na wnętrze, które jest nietypowe, którego raczej nie spotykaliśmy do tej pory w żadnych ciężarówkach. Tradycyjnie dla ciężarówek od niejakiego Stasia, zamiast przechodzić do stipera, możemy przejść sobie na fotel pasażera. Bardzo ciekawy feature. Zawsze go doceniam. Przejdźmy może do uruchomienia tej ciężarówki i do następnego ciekawego aspektu tej ciężarówki, jakim jest jej udźwiękowienie. Mam do czynienia z 510-konnym silnikiem, który brzmi bardzo fajnie. On chrzęszczy, zrzędzi. Ma problemy z uruchomieniem, tak mi się wydaje, przynajmniej na początku. Jest bardzo głośny. Ja teraz go Wam wyłączę. I uruchomię go Wam jeszcze raz z zewnątrz, żebyście mogli zaobserwować, jak to brzmi. Słyszycie, jak się dławi. Do wad należy zdecydowanie oświetlenie. Światła są bardzo płaskie. To samo dotyczy kierunkowskazów. Bardzo to płaskie. Turbina tego silnika. A, słyszycie? Turbina tego silnika jest bardzo głośna, tak więc osoby, które nie lubią tego charakterystycznego gwizdania w uszach, na pewno mogą sobie skreślić tą ciężarówkę z list ciężarówek do przetestowania. No i co? Jeśli chodzi o czytelność, to tak. Zegary nie gwarantują jakichś super zaawansowanych informacji. Mamy po prostu informacje na temat hamulców, na temat ładowania, kierunkowskazów, włączonych świateł, oczywiście prędkościomierz, obrotomierz, stan paliwa. Żadnych wyświetlaczy cyfrowych nie mamy. Jeśli będziemy próbować je przełączać przy pomocy klawisza I, no to wywalimy grę. Skrzynia biegów manualna, ze względu na drążek, który tutaj występuje, bodajże 14-biegowa. O tym zapomniałem. Wycieraczki, z tego co wiem, z tego co pamiętam, działają. Tak, działają na zewnątrz. Bodajże tylko w jednym trybie. Tak. Działa chociażby animacja czegoś takiego jak kluczyk. Zwróćcie uwagę, wyłączyłem silnik, włączę go jeszcze raz. Idzie. I teraz odpalamy. Ciężarówka działa. Tak więc no, bardzo fajnie. Przełączniki do świateł również działają. Zwróćcie uwagę, myk, myk. Działają światła długie, tak zwane. Gdzieś to było. Bardzo ciekawy retarder ma ta ciężarówka, bo ciężarówki standardowe z American Truck Simulator zwykle mają 3-stopniowy retarder. Ta ma aż 5-stopniowy retarder. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak więc przyda się. Hamulec silnikowy działa w tej ciężarówce, aczkolwiek jest on pozbawiony jakiegokolwiek udźwiękowienia, w związku z czym można tu znać zawadę. Klaksony. Tylko jeden. I brzmi dosyć standardowo. Dobrze, jeśli chodzi o logistykę, dzisiaj będziemy wieźć bardzo śmieszną naczepę, jaką są przenośne bariery. Jest to towar ponadgabarytowy, jaki został dodany do American Truck Simulator w ramach jakichś tam aktualizacji, nie pamiętam. Jest to o tyle pocieszne, że waży 500 funtów niecałe, czyli jakieś mniej niż 250 kg. Jakoś
Nie chce mi się wierzyć, że to wszystko, co my tutaj ciągniemy, waży mniej niż 250 kilo. Tak więc coś tu komuś zostało, komuś się pomyliło i szczerze powiedziawszy, nie fajnie. I to nie jest błąd tylko w opisie, bo na czepę zdecydowanie ciągnie się tak, jakbyśmy w ogóle jej nie mieli. Dobrze, my jesteśmy w Reading i jedziemy do Bitumenu. Tą trasę chyba już jechaliśmy. Chyba tak. Pamiętam tą trasę. Dookoła nie ma co jechać, bo musielibyśmy później zjechać tutaj, tak więc nie ma to sensu. Trasa nie jest długa, 70 mil, więc sobie bardzo szybko z tym poradzimy. Ruszamy. Tak jak powiedziałem, przyjemnie się jeździ tą ciężarówką ze względu na wnętrze, które jest bardzo ciekawe, ze względu na widok z przedniej szyby, który, za sprawą którego oglądamy sobie tą bardzo ciekawą. Oj, coś tu jest. Widzicie, ja ruszam z czwartego biegu i nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, żeby to ciężarówka ruszyć. Właśnie ze względu na fakt, iż ta naszepa jest pociesznie lekka. Jak już wyjedziemy sobie na prostą, to wam zaprezentuję, jak ta ciężarówka brzmi z zewnątrz. No, chciałem na kamerze 5, no ale... Natomiast jeśli chodzi o udźwiękowienie, to mam tu do czynienia z bardzo ciekawym udźwiękowieniem, wartym zwrócenia uwagi na nie. Na pewno pod tym względem ciężarówka ma bardzo dużego plusa. Niestety nie jest to ciężarówka, którą chciałbym jeździć na co dzień, że tak to ujmę, w American Truck Simulator. Głównie ze względu na fakt, że mamy do czynienia z rosyjską ciężarówką. Mimo wszystko, mimo tego, iż jest to układ klasyczny, to mimo wszystko nie pasuje ta ciężarówka do American Truck Simulator. Jest to raczej tutaj ciekawostka wynikająca z braku jakichś innych modyfikacji, które miałbym zrecenzować, a nie coś, co szczerze bym polecił wam do właśnie ATS-a. Spójrzcie, włączam hamulec silnikowy, ciężarówka zaczyna mocno hamować, ale nic więcej. Nic nie słychać. No i to jest niestety wada, dlatego trzeba korzystać z retardera. Tak jak powiedziałem, on jest 5-stopniowy, w związku z czym w zupełności wystarczy. Na przypadku ciągnięcia takiego ładunku jak ta pocieszne bariery przenośne, no to ponadto nie mamy problemów z hamowaniem, ze względu na fakt, iż faktycznie jest tak, jakbyśmy nic nie ciągnęli. W sytuacji, w której obserwujemy tą ciężarówkę tylko i wyłącznie z wnętrza, no to fajna jest ta ciężarówka. Fajna właśnie ze względu na to, co już wspomniałem na temat wnętrza. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy na zewnątrz i zaczynamy oglądać tę ciężarówkę, no to już zaczyna być nieco inaczej. Już to wygląda pociesznie, tak potworkowato, jak już to wspomniałem. No i do tego nie jest jakaś super bogata, jeśli chodzi o detale. Tak jak wspomniałem, chodzi mi tutaj o światła, które są dosyć płaskie. Zaawansowane doczepianie naczep w tej przyczepie działa, ale pozbawione jest kolizji, w związku z czym równie dobrze można je wyłączyć, bo jest to super nierealistyczne i o wiele łatwiej, przyjemniej, bezstresowo jest przy wyłączonym zaawansowanym doczepianie naczep. Jeśli chodzi o świat, generalnie rzecz biorąc, ATS-a, czy też gier studia STS Software, no to warto wspomnieć o tym, że wczoraj mieliśmy nie tyle święto, co 1 kwietnia, czyli tak zwane Prima Aprilis, czyli Dzień Żartów. I te żarty oczywiście w świadku gier komputerowych również występowała, cała masa takich żartów była. Studio STS Software również nie omieszkało takiego żartu wystosować. Żart, jaki wystosowało, było oficjalny mod na zmienione, ulepszone dźwięki silników do Kenworth'a W900 i Peterbilt'a 389 bodajże w przypadku ATS-a. Szczerze powiedziawszy, nie testowałem tego, bo w miarę szybko skumałem się, że jest to żart prima aprilisowy. Generalnie rzecz biorąc, już chciałem klikać przycisk subskrybuj, ale coś
poczytałem komentarze, w żadnym z komentarzy, które wtedy były, nie było nic na temat właśnie firmy Aprilis, ale bardzo szybko skłamałem się, że właśnie coś jest nie tak. Oficjalna modyfikacja na ulepszone dźwięki silnika do tego 1 kwietnia, więc podejrzewam, że te dźwięki silnika po prostu są jakieś strasznie pocieszne. Ona oczywiście cały czas jest dostępna, przynajmniej na razie, na dzień 2 kwietnia, w związku z czym, jeśli chcecie sobie sprawdzić, jak one brzmią, no to nie będę wam psuł tej przyjemności, ze względu na fakt, już nie wiem, jak one brzmią, więc samodzielnie możecie sobie to sprawdzić, jeśli tego nie zrobiliście, jeśli nie złapaliście się na ten dowcip. Przejdźmy może na kamerę, nie, chciałem przejść na kamerę zewnętrzną, ale już zbliżamy się do serii zakrętów, tak więc już sobie to podaruję. Ponadto powoli zbliżać się będziemy już do naszego celu, ale chyba po tych dwóch prostych zakrętach, które są przed nami, będzie kawałek prosty, w związku z czym wtedy pokażę wam tę żarówkę jeszcze z zewnątrz w trakcie jazdy. Droga jest do tego sprzyjająca ze względu na fakt, iż jest to boczna droga, droga mało uczęszczana. Tą drogą jechaliśmy, nie pamiętam w którym odcinku, ale jechaliśmy, dobrze. Tak wygląda ten Ural z zewnątrz, tak jak powiedziałem, no oj, zalumuje tutaj mocno, tradycyjne to dla mnie zachowanie. Tak jak widzę, no z boku, z profilu, generalnie mówiąc, praktycznie od razu widać, że to mamy do czynienia z ciężarówką przerobioną, ciężarówką w układzie kabowo-reżim przerobioną na układ klasyczny. To widać od razu, ten nos jest chamsko doklejony. Na to on stylistycznie mocno odbiega od tego, co mamy dalej z tyłu, że tak ujmę. Więc jest nieco zbyt okrągły, moim zdaniem. I tyle. Czy tutaj są... światła? Nie ma świateł, w związku z czym... Wjedziemy sobie po prostu. Od razu. No nie. To jest w tą stronę usytuowane. To jest taki bardzo fajny wjazd. Ciekawe, czy uda mi się z niego skorzystać. Pewnie nie uda mi się z niego skorzystać. Ze względu na fakt, iż no właśnie, mamy do czynienia z bardzo długą naczepą. Tak więc po prostu trzeba będzie wjechać tu. Zawrócić gdzieś z tamtej strony. Pytanie brzmi, gdzie? Przyczepa może i jest lekka, ale zdecydowanie jest większa. Naczepa, przepraszam. Pytanie brzmi, gdzie? A tutaj z nią zawrócę. Tu bym spróbował? Pewnie się rozbijał te krzaki. Zdecydowanie za mało miejsca tutaj mam. Nie ma żadnego pobocza, nie ma żadnych... O, tutaj kończą się... Kończą się słupy. Tutaj sobie zawrócimy. Będzie to dosyć hardkorowe, dosyć chamskie. Nie tak hardkorowe jak odcinek 60, w którym próbowałem wyjechać z rowu. Kenworthem T610, ale tu jest pobocze chamskie. To będzie bolało. Ała. Mam nadzieję, że nie powieszę ciężarówki. Naczepa na szczyt. No właśnie. Naczepa na szczęście jest lekka, więc nie będzie nam tutaj przeszkadzała pod tym względem. Ale ryzyko jej powieszenia na jakimś zbyt stromym poboczu jest dosyć wysokie. No dobra, udało się zawrócić. No więc tą przeciwność to, co udało nam się pokonać w miarę szybko. Teraz tylko trzeba wrócić. To jest chamskie, nie lubię tych baz, że tak to ujmę.
bitumenu. To nie są bazy, to są po prostu miejsca robót drogowych. Bardzo dużo takich miejsc rozładunków w bitumenie mamy. Nie lubię ich ze względu na fakt, iż na mapie nie jest pokazane, w którą stronę jest sytuowane miejsce rozładunku. I generalnie rzecz biorąc, bardzo często dochodzi do sytuacji, w których wjeżdżamy na tą bazę, wjeżdżamy na to miejsce ze złej strony. Po prostu trzeba potem robić takie cyrki, jak przed chwilą oglądaliście, gdzie szukam miejsca do zawracania, aczkolwiek jest to swoją drogą klimatyczne, bo w życiu codziennym też takie sytuacje na pewno kierowcom się zdarzają, kiedy muszą po prostu awaryjnie szukać jakiegoś miejsca do zawracania, bo coś się popieprzyło w kwestii nawigacji. No dobra, teraz oczywiście już problemu nie będzie, po prostu sobie zajeżdżamy tutaj. Miejsca mamy pełno. Ustawiamy się w tą stronę. No i my. Krzyżówka ma tylko jeden bieg wsteczny. Nie przypominam sobie, żebym parkował tą naczepą tyłem. Ale mogę się mylić. Czepa jest dłuższa, więc nieco szersza, w związku z czym manewrowanie nią nie jest takie samo jak manewrowanie ze standardowymi długimi naczepami. Ok, ładunek został oddany. Wyłączam doradcę drogowego, przechodzę na kamerę zero tradycyjnie dla mojej serii i pokazuję wam po raz ostatni tą ciężarówkę w całej swojej krasie z kamery zewnętrznej. Moi drodzy, to tyle. Tak jak powiedziałem, ciężarówkę ja przynajmniej traktuję bardziej jako ciekawostkę dla osób zgłodniałych modyfikacji niż dla osób, które szukają jakiejś ciężarówki, którą mogliby jeździć na co dzień, że tak to ujmę, w ATS-ie. Stylistycznie nie podoba mi się ona, z wewnątrz jest bardzo fajnie, udźwiękowienie ma bardzo fajne. Moim zdaniem to udźwiękowanie pasowałoby znakomicie do jakiejś starszej ciężarówki, bo tutaj mamy do czynienia z mimo wszystko z nowszym modelem. Gdyby to był jakiś starszy model, to udźwiękowienie tworzyłoby naprawdę niesamowity klimat. A tak jest tak sobie. Tak jak powiedziałem, sprawdźcie, ciężarówka bardzo ciekawa. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, mojego serca ona nie zdobyła na tyle, żebym po prostu jej nie usunął po tym odcinku. Dobrze, to tyle. Serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Tradycyjnie wszystko wyłączam. No i w ciszy na tym placu budowy się z wami żegnam. Dajcie łapkę w górę, jeśli film wam się podobał. Napiszcie coś ciekawego w komentarzu. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Do zobaczenia następnym razem w ATS-ie lub też na innych produkcjach na moim kanale. Na razie, cześć!